Oddział intensywnej terapii szpitala tymczasowego w Radomiu, w którym ma znaleźć się 20 łóżek, wbrew zapowiedziom nie zostanie otwarty we wtorek 20 kwietnia. Sytuacją są zaniepokojeni radomscy radni Koalicji Obywatelskiej, dlatego w tej sprawie wysłali pismo do wojewody mazowieckiego. Oczekują od wojewody wyjaśnień w tej sprawie. Sytuację mamy taką, że to wojewoda mazowiecki, że to minister zdrowia po swoich politycznych decyzjach o wprowadzeniu pełnomocnika i odwołaniu dyrektora Pacyny biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego miasta. Także tą pełną odpowiedzialność biorą parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości i radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy na konferencjach prasowych tej decyzji ministra zdrowia i wojewody mazowieckiego bronili. Aktualna sytuacja w szpitalu tymczasowym, zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej, potwierdza tylko, że decyzja o zawieszeniu Marka Pacyny, dyrektora radomskiego szpitala specjalistycznego, i powołaniu pełnomocnika była wyłącznie polityczna. Przez ostatnie miesiące zarzucali panu prezydentowi Witkowskiemu, jak również już byłemu dyrektorowi panu Pacynie, opieszałość i to, że nie zdążą w terminie uruchomić szpitala tymczasowego. Niestety nasze obawy się potwierdziły, a mianowicie dotyczy to właśnie tych łóżek respiratorowych, dlatego że w takim wydaniu szpital tymczasowy jest szpitalem, który jest w stanie przyjąć tylko i wyłącznie lekkie przypadki. Radni Koalicji Obywatelskiej idą również o krok dalej. Mówią wprost, że jeśli 20 kwietnia łóżka respiratorowe nie ruszą, to wówczas wojewoda mazowiecki powinien zawiesić pełnomocnika szpitala, a przywrócić Marka Pacynę. Bo jak widzimy, te zarzuty, które były panu dyrektorowi stawiane, to inaczej tego nie można skomentować, jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pełno deklaracji, było dane słowo zarówno pana ministra, jak i pana wojewody, że 20 kwietnia te łóżka respiratorowe ruszą. To ci panowie dzisiaj biorą pełną odpowiedzialność za to, że tych łóżek respiratorowych nie ma i za to, co się będzie działo w radomskim szpitalu, za życie i za zdrowie radomskich pacjentów i pacjentów z ziemi radomskiej. Jak podkreśla Andrzej Cieślik, pełnomocnik radomskiego szpitala, 20 kwietnia był datą, którą podawał totalizator sportowy razem ze szpitalem. Teraz okazuje się, że powodem przesunięcia terminu otwarcia OIOM-u są przeciągające się prace adaptacyjne w zakładzie rehabilitacji. Kolejna kwestia, która wynika nie z winy ministra zdrowia i tutaj dobrze by było, aby radni zapoznali się najpierw z wersją, jaką przedstawia totalizator sportowy, realizator tych prac i Radomski Szpital Specjalistyczny. Mamy teraz kolejny problem, który wynika z możliwości podłączenia tego oddziału do instalacji tlenowej. Planujemy zabezpieczyć butle tlenowe, a to jest potężne logistyczne zadanie razem z ordynatorami oddziałów, aby to podłączenie było możliwe. I takie podłączenie do instalacji tlenowej planujemy na dzień 21 w środę. Oddział intensywnej terapii zostanie uruchomiony, jeśli wszystkie podłączenia pójdą zgodnie z planem, najprawdopodobniej 30 kwietnia, ale to nie oznacza, że tego dnia przyjęci zostaną pierwsi pacjenci. Mówimy o zakończeniu prac modernizacyjnych, przeszkoleniu personelu, podłączeniu urządzeń i aparatury. I pierwsi pacjenci mogą być przyjęci po tym terminie. Adaptacja pomieszczeń pod przyszły oddział intensywnej terapii to jedno, bo poza sprzętem i łóżkami potrzebna jest też specjalistyczna kadra. Szpital nadal poszukuje lekarzy. Prowadzimy intensywne poszukiwania na naszych stronach, przez izby lekarskie, przez wszelkiego rodzaju ogłoszenia, wykazy, które otrzymujemy i od wojewody. Prowadzimy rozmowy, ale anestezjologów mamy raptem dwóch. W dalszym ciągu poszukujemy pulmonologów, internistów i anestezjologów. Aktualnie w szpitalu tymczasowym hospitalizowanych jest 68 pacjentów. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przebywa 203 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Wszystkie łóżka respiratorowe są zajęte.